Hejo, witajcie. Tutaj... Okej. Mamy wiewiórę, która maruje już kolejny raz od porodu, która zachowuje się po prostu skandalicznie, jak maruje. Jest naprawdę okropna. I patrzcie. Patrzcie to. Czekajcie. Wiecie co? Chwilę, ja to nagram telefonem. Patrzcie tu. Postawiliśmy do tamtej stajni Tibisia, nie? A teraz się patrzy do Tośki. I dzisiaj w nocy kolejny dzień z rzędu wyszła sobie. Otworzyła go. Ona sobie go otwiera i patrzcie, co zrobił z płotem. Rozwalił ogrodzenie na tak, na wybieg, na pole. Także super fajnie. I sobie go wypuszcza i chce, żeby ją pokrył. Ma dzisiaj czwarty dzień rui. Wczoraj był weterynarz. Zrobiliśmy jej USG. Bo stwierdziliśmy razem wspólnie, że nie ma co w ogóle robić jej przerwy w ćrewaku, bo ona jest po prostu nienormalna. Jest taka aż, no jedy, jest okropna, otwiera sobie wszystko, jest niegrzeczna, ciągnie się do koni, psika przed nimi, w ogóle ma wywalone w człowieka. Jest taka, że ją się prowadzi i nagle potrafi pociągnąć do innego konia i sikać. Także jest naprawdę taka, aż taka, no Jezus, jak typowa taka klacz w rógi, jak się mówi, to jeszcze ruda. Także zrobiliśmy USG i stwierdziliśmy, że... O, widzicie to? No. I stwierdziliśmy, że zawozimy ją do ogiera, bo co 3 tygodnie, jak ona będzie miała się tak zachowywać, to po prostu będzie jakiś dramat. Nie ma przeciwwskazań w ogóle, żeby ją kryć, także... Kryjemy, więc ja tylko czekam na weterynarza, żeby przyjechał. Dobra, skończyła mi się pamięć w telefonie. Tu mamy już przygotowany przyczepę, także czekam na weta i jedziemy, bo jest naprawdę straszna po prostu. Jest taka, no, no dosłownie nie do wytrzymania, nie? No a ona, że potrafi sobie otwierać boksy, no to otwiera akurat jego i go męczy, jak jej nie chce kryć. To kopię go, nie, Tiwuś, masz ją przechlapane, do każdego konia sika, ale to najbardziej to do niego, nie? O. Jezus, to jest w wałach, Matko Boska. Nie, naprawdę jest po prostu koszmar. Najgorsze też jest to, że jak ją się prowadzi, to ona po prostu szarpie się, ucieka, no... Widać, że bardzo chce źrebaka, także... Boże, wiewióra, jak ty stoisz, wyglądasz teraz jak jakiś... No, także... Kryjemy ją, jadę i tyle. A że w tym roku raczej nie będzie tak jazd, nie będzie tak rajdów... No to po prostu... Wiewióra! Ja idę po kantar i ją pójdę wyczyścić. Tylko, że nie będzie rajdów, nie będzie tak jazd... Ona będzie, by musiała w sumie stać sezon i byśmy musieli ją utrzymywać, a tak naprawdę my się zajmujemy... O, ja teraz muszę ciąć. My się zajmujemy hodowlą. Także jako w hodowli bywa, no niestety, klacze są zaźrebiane. Dają się rybaki. I tyle. Byśmy mogli ją sprzedać, ale po prostu to jest, że tak powiem, za dobra klacz, żeby ją sprzedać. Daje ładne, duże źrebaki. Jest dobrą matką, także... Także co? No tyle, życie no. Mamy klacze. Więc ją zaśrebamy, także podziękuję wszystkim za jakieś... O Jezu. Cenne, dziwne rady. Mamy od tego swoich weterynarzy. I tyle. No i sobie wyszła i tyle. No.
Także będzie stała i tak przez zimę. One mają pół roku wolnego tak naprawdę w ogóle, że w ogóle nie chodzą. Ojejku, halo. Dzień dobry, a pani Łelusi, musimy zrobić zęby, bo nie tyję, je bardzo dużo, mam cały czas podstawiony ogólnie snopek siana, dostaję bardzo dużo jedzenia, paszy i ten, i ale zauważyłam, że wypluwa kuleczki, a jak ona zaczyna wypluwać kuleczki, nie wiem, czy tu znajdę jakieś, o, mam, patrzcie, tu tak wygląda mokra, przeżuta, wypluta kuleczka. Ona musi mieć co pół roku robione zęby, miała robione pół roku temu. Jak zaczyna wypluwać kuleczki, to znaczy, że się po prostu nie przegryza i to wypluwa. Więc po prostu można powiedzieć, że ej ty dzidziuś, że marnuje się, no bo je, mieli i wypluje. Także no, trzeba jeszcze się umówić z weterynarzem na zęby. Będziemy robić zęby. A to maleństwo skończyło 3 tygodnie. Kiedy wczoraj? Co tu matka cię dotknęła, tak? Ojej. Dziecko skończyło wczoraj 3, wczoraj? Przedwczoraj już 3 tygodnie, także już prawie ma miesiąc. Duża dziewczyna z niej. I no. To jest pani Candy. Pani Candy ma za miesiąc termin. Pokażę wam, jak teraz stoją. Tam stoi w pierwszym wiewióra, tu Candy. Tu Gwiazda. Tu Kremona. Tu Dakusia, Elciusia i Dala i Denveros. Nie? Jadłem właśnie śniadanko, bo w sumie to już... Która? To jest jakoś 9 dopiero? Ale ja właśnie teraz z rana będę z wiewiórą jechała, ale dobra, idę ją wziąć, bo jak ona znowu go wypuści... O, tam łazi, widać, wy nie widzicie. Bo jak ona znowu go wypuści, już były na polu, także super, one tylko szkody będą teraz wyrządzać, wiewióra jest naprawdę, no Jezu, jakbyś, uwierzcie, ten kto nie miał do czynienia z taką klaczą, to w ogóle naprawdę nikt się nie odzywa i tyle. A że u nas naprawdę one nic nie robią praktycznie, te konie, no to nie chociaż źle bakada. No dobra, to co, jaś, biorę ją, czyszczę i czekam na weta. No po prostu padnę. No nie wytrzymam. Patrzcie, byłam po kantar, rozumiecie? To byłam po kantar i zadzwoniłam do weterynarza, której będzie. I co? Co on tu już robi? O, normalnie nie wierzę. Normalnie nie wierzę. Wiecie, jakie to jest na dłuższą metę wkurzające? Naprawdę. A ona sobie tam stoi, nie? W wejściu. Trudno, ty widzisz, zostajesz tu. Ja biorę wiewiórę. No, dosłownie 3 minuty, naprawdę nie dłużej, 3 minuty. No, zadzwoniłam tylko do weterynarza. Będzie jakoś za pół godziny, godzinę. I tyle. Wzięłam kantar. Wiewiór, poczekaj, bo jedną ręką tak mi ciężko, hop. Opa. Ją wyczyszczę trochę, bo jest trochę taka brudna, nie, wiewióra? No w ogóle podałam jej, odrobaczyliśmy ją, bo miała taki wielki brzuch. Odrobaczyliśmy ją pasą na 700 kg ogólnie, bo jakoś jak dawaliśmy jej mniej, to jakoś nie działało. Odrobaczyliśmy ją na 700 kg i patrzcie, jak automatycznie schudła. Normalnie brzuch jej tak wciągnęło. Więc musiała być zarobaczona, a po prostu inne pasty nie działają. Odrobaczyliśmy ją jakąś inną i automatycznie patrzcie to. Dlatego naprawdę stosowanie w ogóle różnych past jest spoko i ten. I co? Bo muszę jej powiększyć ten kantar, bo się nie zapina. Sorki, ale ja teraz będę psikać na tych odcinkach, bo jest wiosna tak naprawdę i ja mam zawsze na wiosnę psikanko. No, to co? Czyścimy wiewiórka, nie? Czyścimy. O, niech on tam siedzi. No dobra, pani wiewióra na myjce, uczesałam ją trochę. Ogarnęłam. No, taka ładna panienka, tylko jeszcze wezmę jej. Umyję kopytka. Stój, wiewiór. No, stój. O,
takie brudne ma kopytki. No to chociaż umyjemy, jak oczekujemy i tak na weterynarza, no to za ten czas je umyjemy. Patrzcie, najlepsze jest to, że patrzcie, dostała różowe podkowiaki ostatnio tak właśnie. Także uroczo wygląda. O. Umyjemy 4, bo ona 4 jest podkuta. Już w sumie ile? Z 3 tygodnie ma te podkowki. Także już będzie trzeba niedługo wymieniać. Nie, no jeszcze nie tak niedługo, ale jeszcze trochę. No. To co? Ja umyję i bo za chwilę. Dobra, wiewióra ogarnięta cała. Tu przed chwilą był Tiwiś i po prostu dostawała fioła. Ona widzi tylko go i jest kawa od razu. O, naprawdę to jest w ogóle jakiś... O, patrzcie, jak tu wytupała, jak go widziała. Patrzcie, kopytka umyte. Przód, tył, ładnie ogarnięty. Nie wiewiórek. Tiwu, gdzie ty jesteś? Gdzie on tu jest? Oszedł sobie. Ale no, o tu jest, w boksie. Ale mówię, przed chwilą akurat nagrywałam na story. Tylko go zobaczyła, od razu sika. No i ona tak robi po prostu nawet z daleka, jak go widzi, nie? Że to w ogóle nie ma sensu nic z nią robić. Najgorsze jest to, że ona tak strasznie tka. Jak... no jak ona widzi wałacha, tu coś, ten... To jest tak aż no, tkawa się robi, ona ogólnie... O, patrzcie, widzicie to? Już chce się bujać. Ona z reguły, no nie jest tkawa, naprawdę nie jest aż taka tkawa. Nie buja się, tak? Tylko naprawdę... jak się stresuje, ona się stresuje teraz, bo chce ogiera. Rozumiecie to? I to jest aż takie męczące dla niej. Mówię, kilka osób się pytaliśmy i każdy zalecił jej krycie, także kryjemy i trudno. Mieliśmy zrobić jej przerwę, ale w ogóle to jest tylko męczarnia i dla niej, i dla nas. Także co? Jedziemy i tyle. A weterynarz będzie to... Za chwilę już powinien być, także dodajemy zastrzyk i pakuję ją. I może uda mi się nagrać tamtego ogiera. Jest taki sam jak Zoltar, którym kryliśmy, z którego urodziła się Kalusia. Tyle, że no, tej samej maści, czyli też jest Kremello, także jeżeli uda się jej zajść, to też będzie Izabelek. Ale co? Nie wiem, czy tam ma jakieś skarpety, w sumie się nie patrzyłam. Nie stoi nawet tak daleko od nas, więc godzinka drogi i godzinka półtorej i będę. Dobra. I weź tu cokolwiek z nią rób. Zobaczcie, uczesałam jej. O, koreczka pięknego. Dobra, dalej ją ogarniam. Dobra, był weterynarz, podał już. Ona zaślepiona w Tiwisiu. Podał hormon. I co, wiewiór, chodź. Opa. O, super, wiewiórka. Pięknie stoi w przyczepie ładnie. Ja tu ją przyczepiam. Stój, bo wiecie co? Na razie to ja zamknę ją. Ona ładnie stoi. Także z nią to nie jest problem. Hop, hop. No. Gdzie jedzie, to... No, dosłownie, co? Dobro, wiewiór. Zawleczki wzięłaś? Nie. Tam są na tym położone. Jaka ona jest, jaka chętna. O mój Boże. Wiewióra. Wiewióra, poczekaj, wiesz co? Muszę tu trochę poluźnić ten uwiąz. Stój. Chyba. Będę musiała.
Kurczę, wiewióra. Na serio chcę jechać. No nie? Dobra. No tak to z wami jest. Serio. Dobra, wiewióra, sianko naładowane. I jedziemy. Dobra. Okej, jak widzieliście, Mika była u fryzjera, w sensie na moim TikToku. Teraz idziemy trochę konie postraszyć, zobaczymy, czy ją poznają. Chodź, Wilson, chodź. Zobaczymy, Wilson. Czy one się ciebie będą bały, czy nie? No chodź. Paulina wraca z wiewiórą. Jakby co? Aha. No, nowy pies, czy nie? Ta kota się nie boi. Wilson. Wilson Denver. Denvera. Oho! Dakota, jakiś nowy pies, no. Jeźdź ją, Dakota. Jeźdź ją, oho. Oho, Dala też ją poczaił. Co to jest, co tu jest grane? Dakota, tak, broń stada. Co to za psisko? Jakieś insze? Ha? O kurde, Mika już ma przerwane teraz. Mika, co tu jest? Denver, nie gryź mnie. Mikson, co tu jest grane? Mikson, co... Ej, Dakota! Dyzio, przestań. Dyzio! Dobra, później Paulina coś... No dobra, no to co, wracam. Została mi godzina drogi, bo już tam w sumie z godzinę jadę. Wiewióra bardzo grzeczna, naprawdę turbo grzeczna, ładnie wyszła z przyczepy. Pokryliśmy, ten ogier jest naprawdę tak piękny na żywo, że to jest po prostu aż onieśmiela. Naprawdę no taki w ogóle, taki koksu napakowany jest, zupełnie inny niż Zoltar, bo Zoltar jest trochę takiej innej budowy. Taki bardziej jak posąg, a ten to taki nabity, napakowany, też wielki, wysoki koń. Nie no, jest naprawdę no, prześliczny. Ładnie pokryliśmy i co? No wiewióra była grzeczna, tam pan poszedł wypisywać świadectwo, a ja z nim poszłam sobie na trawkę się przejść. Pojadła trawkę, poszłam ją zapakować, od razu też za pierwszym razem weszła do przyczepy, bardzo ładnie zamknęłam i... I co? I pojechaliśmy, także fajnie ogólnie. Najlepsze jest to, że wiewióra całą drogę, jak jechaliśmy tam, to rżała, a teraz zarżała tylko dwa razy. Pomimo, że już jedziemy godzinę. I jakby normalnie była zadowolona po dzisiejszym dniu i w ogóle teraz to już... Teraz to tak, o. W ogóle najlepsze jest to, że tylko tam dojechaliśmy. Tam my patrzymy, bo kitę miała na zewnątrz, ogon wyszedł jej, musiał jej latać, jak jechaliśmy. No i my patrzymy, ta tylko go usłyszała i już się rozkraczyła, sikała w przyczepie, ledwo w ogóle jakoś doszła do miejsca, gdzie miała być kryta, bo od razu sikało jak nienormalna, także no. Dobra, to co, ja wracam i tutaj muszę wyprzedzić ten traktor jakoś, pomimo, że teraz jadą samochody i do później, babatki.